Dzisiaj nagranie w warunkach domowych. Nie miałem czasu na dworze stanąć i filmu nagrać. Kupiłem piwo, siekierę. Jeszcze takiego nie piłem mocnego. Zobaczymy. Nie wiem, czy tu dobrze widać, bo to pod światłem takim sztucznym robię wszystko. Jest to Grolsch Krachtig Kanon. Pół litra puszka. Alkoholu w tym piwie jest 11,6%, kategoria S, nie wiem co to oznacza za bardzo. No co, no siekiera jak nic, no jeżeli, przepraszam bardzo, trochę podziębiony jestem. Możemy sobie poczytać o tym piwie na stronie grolsch.nl. Jakaś kategoria S to chyba najmocniejsze, no bo chyba mocniejszych już piw nie ma, nie? Puszka czarna, taka widać, że to jest konkretna. Tutaj wykorzystam szklankę, zobaczymy jaki kolor tego piwa jest, ale na pewno jasne to na pewno nie jest. Nie pamiętam ile kosztowało, ale chyba trochę ponad 1 euro, ale właśnie, bo wczoraj kupiłem i nie przyjrzałem się cenie. Kupiłem je w hipermarkecie Jumbo. No i próbujemy. Właśnie, że nie, właśnie, że jest jasne. Nie wiem, czy to widać, tutaj kamerka widzi, to widzi, nie? Oczywiście pianę dużo zrobiłem. Ona jeszcze nie jest schłodzone. Tutaj było podane, że od 0 do 10 stopni najlepiej podawać. No, one ma z 15 stopni. Może lepiej nawet troszkę. Następnym razem się lepiej przygotuję. No i co, jeżeli lubicie coś mocnego, chcecie poczuć fazę po jednym lub dwóch piwach od 8 do 12 stopni. Od 8 do 10 stopni można podawać najlepiej. No to zapraszam na kupno. No Grolsch to już jest firma, także żałować nie będziecie. Raczej wątroby wam aż tak bardzo nie rozwali, ani żołądka. Próbujemy. Na razie to się piany napiłem, ale już czuję tą moc. O, moc jest, jest moc. Ale jest gazowane sporo, ale czuć, że to mocne piwo. No, trzymajcie się, cześć.